panie Kaczyński. Jak macie coś do mnie, to przyjdźcie pan. Zapraszam. Pani Marto, czy tak? Jeszcze panie, dobra? Wiesz, koleżanki, teraz generalnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj już to wszystko, o czym Marta powiedziała przed chwilą, się odbyło, bo już były przyjacielskie pogaduszki na Facebookach, na Messengerach, że my chcemy dobrze, wiesz, musisz tam współpracować, pomóc. Tak? Pomóc, my chcemy pomóc. Za taką pomoc, co my w ogóle dziękujemy, ja już bardzo dziękuję za taką pomoc. Tu się nikt nie nabiera, ja wiem, jaka policja tutaj jest. Dzisiaj też już dużo wcześniej się pojawiły tutaj duże siły policji. Trochę odstraszyli nam kilka osób, które szły tutaj z nami sobie pospacerować. Pogróżki też już były, że jakby co, to jest monitoring i oni są gotowi do wkraczania do akcji, żeby tylko nie daj Boże nam nie przyszło do głowy nic tutaj naklejać. Więc oczywiście, że nakleję. Oczywiście, że będziemy naklejać. I to, co też jest ważne, w Iławie właśnie był incydent, gdzie działacz Konfederacji poszarpał dziewczynki. Stając w obronie nich jako posłanka, nie miałam żadnej ochrony policji. Musiałam ją po prostu wzywać i wręcz nawoływać do tego, żeby ta osoba została spisana. To, co też jest bardzo ważne, chronimy młodzież i nauczycielki, nauczycieli przed interwencją kuratorów oświaty. Robimy tam interwencje poselskie i nie damy zastraszyć też tej grupy zawodowej ani młodzieży. Złożyliśmy posiedzenie Sejmu, bo to, de facto to się stało. Im się sypie koalicja, sypie im się wewnętrzne układy, są pokłóceni, przerażeni i tak naprawdę musieli sobie przełożyć posiedzenie, bo się panicznie boją tego, co się może w tym Sejmie wydarzyć. To już są nasze sukcesy. Czy władza chce z nami rozmawiać? No władza rozmawia z nami właśnie w ten sposób, puszczając gaz na ludzi, zastraszając ludzi, kłamiąc, że może zrobić coś, czego nie może zrobić, wykonując rozkazy, które są absolutnie nielegalne, polityczne i partyjne. No tak władza z nami rozmawia. Władza rozmawia z nami kłamiąc, czyli pan premier Morawiecki, który wygłasza orędzie, w którym kłamie, że nas zaprasza do rozmów, w pierwszym zdaniu mówi, że my odpowiadamy za pandemię. Za pandemię odpowiada rząd, który od marca się nią nie zajął porządnie i za pandemię odpowiada Jarosław Kaczyński, który kazał nam protestować. On jest organizatorem tych protestów i wszystkie pretensje do niego. Kłamstwo, no to poza kłamstwami mamy oczywiście jeszcze wezwanie do przemocy, które oczywiście jest efektywne, czyli pan Jarosław Kaczyński zachował się jak typowy wschodni dyktator, czyli to samo, co się działo w Ukrainie i dzieje się teraz w Białorusi. Wezwał tituszki neofaszystowskie do bicia ludzi protestujących, walczących o wolność i to się zgodnie z życzeniem pana Kaczyńskiego między innymi stało w zeszłym tygodniu w Warszawie, właśnie wtedy, kiedy policja zamiast bronić ludzi na ulicach przed neofaszystami, przed bojówkami wezwanymi przez Kaczyńskiego, broniła jego domu. Wy wiecie na pewno, czy się... Zbliża się koalicja.